Perełki ziemi kłodzkiej po raz drugi trafiły w ręce najlepszych przedsiębiorców z regionu. Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się w Polanicy Zdroju podczas gali Klubu Biznesu Ziemi Kłodzkiej. W drugiej edycji konkursu statuetki otrzymało 5 firm w kategoriach najlepszy produkt, usługa, technologia, inwestycja i firma rodzinna. Wręczone zostały także 3 wyróżnienia. Wspaniała sprawa. Bardzo się cieszę, że przedsiębiorcy nie dość, że się na ziemi kłodzkiej już jednoczą wokół organizacji, jakim jest Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej, ale też znaleźli dla siebie pomysł na promowanie swoich produktów na zewnątrz, ale też między sobą, co jest bardzo istotne. I tutaj wielkie ukłony dla Joanny Kraj-Plenkiewicz, która jest takim dobrym duchem, kimś, kto rzeczywiście to ciągnie za sobą. Jestem pod wielkim wrażeniem dzisiejszej gali. Nie cichnie muzyka po pierwszej perełce Ziemi Kłodzkiej, a tu już mamy drugą galę perełki Ziemi Kłodzkiej. Przedsiębiorcy otrzymali nagrody. Myślę, że są zadowoleni z nagród, wyróżnień. Naprawdę mamy bardzo dużo branż i bardzo dużo fantastycznych przedsiębiorców na naszym terenie. Warto to pokazywać i taka nagroda po pierwsze dodaje, myślę, prestiżu firmie, która ją otrzymuje, a oprócz tego pokazuje te produkty szerszemu gremium. 2 lata za nami udało się też zrobić bardzo dużo dobrych rzeczy. Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej i przedsiębiorcy, którzy są w tym klubie, wspierają lokalne inicjatywy, takie, które są organizowane przez lokalnych, społecznych liderów. Myślę, że wiele działań za nami, ale też wiele jeszcze przed nami. Jest to taka platforma wymiany doświadczeń, wiedzy przede wszystkim. My też przez klub przekazujemy informacje dotyczące przetargu, które się odbywają w gminie, i podmioty, które zajmują się poszczególnymi branżami, mogą brać udział w tych przetargach. Klub organizuje spotkania w ramach projektu Giełda Kontaktów, na które zapraszani są wszyscy przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji okołobiznesowych. Klub współpracuje także z BCC Lożą Dolnośląską, najstarszym klubem przedsiębiorców, ale również z innymi klubami biznesowymi, które powstały po Klubie Biznesu Ziemi Kłodzkiej w różnych regionach Polski. Spotkania tworzą odpowiednią atmosferę do nawiązywania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń. Przede wszystkim byłem zaskoczony, bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że to jest takie spektrum firm, bo była i szkoła muzyczna, i szkoła śpiewu, zresztą ze świetnymi młodymi wokalistkami, i firma, która produkuje farby, i firma, która produkuje ciężki sprzęt wykorzystywany w kopalniach. Naprawdę bardzo duża różnorodność biznesowa. To po pierwsze. Po drugie, tu czuło się potężną energię na tej sali. Widać, że ci ludzie są dynamiczni, przebojowi, że są nastawieni na sukces, ale na sukces w takim humanistycznym ujęciu, takim nie po trupach, ale z wykorzystywaniem ludzkich relacji. Pierwszy raz jestem i jestem pod wrażeniem wielkiego entuzjazmu ludzi, którzy w ubiegłym roku postanowili założyć Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej, a to, co widzę dzisiaj, to oceniam w kategoriach ilości biznesmenów, może źle powiedziane, ilości ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bo przecież działalność gospodarcza to jest ogromne ryzyko, przede wszystkim i finansowe tych, co to robią, i zdrowia, i rodziny. No i takiej czasem wielkiej niepewności, ponieważ rynek pracy jest bardzo trudny, a przecież powodzenie funkcjonowania firm to przede wszystkim dobra załoga. No tak jak dziękowałem tutaj panu Łukaszowi Czechowi wcześniej, że nas zgłosił do tego konkursu, jeszcze raz chciałbym mu podziękować, z tego względu, że nawet bym nie wiedział do końca, że się taki konkurs tutaj odbywa, taki plebiscyt. Instytut jest dosyć dużym zakładem, zatrudnia 155 osób, produkujemy na rynki zagraniczne, głównie zachodnia Europa i na rynek Polski. No i dobrze, też w tym rejonie Ziemi Kłodzkiej będziemy też rozpoznawalni i znani dzięki tej nagrodzie. Ponieważ jesteśmy rzeczywiście jedną z firm, które rozwijają się bardzo dynamicznie,
inwestujemy duże pieniądze, to w kategorii biznesu rodzinnego powiem zaskoczenie i wzruszenie, bo rzeczywiście nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jesteśmy jakby pierwszym pokoleniem, które uczy swoje dzieci pracować. Mam nadzieję, że dzieci nauczą swoje dzieci i no taki jest rozwój. W tym roku jest dziesięciolecie naszej firmy. Zaczynaliśmy od jednego pontonu, od wejścia z tym pontonem na Nysę Kłodzką, na przełom Barcki. Zaczynamy nowy etap, kończymy te dziesięciolecie, zaczynamy pałacem, czyli wchodzimy teraz, będziemy noclegi również, dopełniamy tą naszą usługę. Zaskoczeni? Myślę, że na pewno tak, bo jest to takie miłe wyróżnienie z uwagi na to, że nawet się nie zgłaszaliśmy, tylko zostaliśmy tutaj przez pana wójta gminy nominowani, no i jakoś nam się udało, także mamy nadzieję, że to nie jest tak po znajomości, a jednak faktycznie na to zasłużyliśmy. Sfera jest jak w rodzinie, ludzie rzeczywiście z różnych branż, także myślę, że oni mogą być wsparciem jedni dla drugich wzajemnie. Także zastanawiam się nad wstąpieniem do klubu, żeby skorzystać z tej możliwości, bo każdy ma coś do zaoferowania. Ja ze swojej strony na przykład mogę zaproponować naturalne wykończenie wnętrz produktami naturalnymi. To jest specjalna gama produktów, które celowo nie zawierają chemii. To są produkty naturalne, ale dosyć wysokiej klasy, także można śmiało nimi wykańczać i pomieszczenia mieszkalne, jak i pomieszczenia przemysłowe. Bardzo wspieram inicjatywę Joasi Pinkiewicz. Coś niesamowitego, dynamiczna, integruje różne środowiska, potrafi zorganizować wspaniałe imprezy. Naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem. Gratuluję i jeszcze raz gratuluję. I dziękuję bardzo za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że będą dalsze. Wszystkim przedsiębiorcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.